jak sobą dobrze nam. Ale życie dzień za dniem roztrzaskuje się, znów ze zdradą kończy się miłość tak właśnie. Ta dziewczyna i ja, to nieprawda. Gdy kochałem ją tak, serce było we krwi. Ta dziewczyna i ja, to nieprawda. Ale znów w sercu mym miłość dawno się tli. Witaj, Pawle. Witam serdecznie. Grupa Magnes. Dokładnie tak, witam. A powiedz, jaki jest stały skład grupy Magnes? Stały skład zespołu Magnes jest u nas trzech chłopaków. Ja, czyli wokalista Paweł, gitarzysta Łukasz i klawiszowiec Krzysiek. A widziałam na stronie, że jeszcze jest dziewczyna, tak? Czasem z wami gra, ale to są chyba tylko imprezy takie okolicznościowe. Okolicznościowe, dokładnie tak. Mm-hmm. A powiedz mi, skąd pomysł na zespół? Kto był pomysłodawcą, założycielem zespołu i skąd taka nazwa? Zespół generalnie stworzony został z mojego pomysłu, ale to historia jest bardzo długa, bo my gramy bardzo długo, gramy już ponad 14 lat, jakoś w tym roku będzie, ale tak jak wspomniałeś, są to imprezy okolicznościowe. Postanowiliśmy, że w pewnym momencie spróbujemy zrobić coś swojego, spróbujemy zrobić coś autorskiego i tak w 2010 roku oficjalnie, medialnie powstał zespół Magnes. A powiedz mi, kto właśnie pisze utwory do twoich piosenek? Utwory piszemy sami, ja i Łukasz, cały ten materiał na naszą pierwszą debiutancką płytę stworzyliśmy. A właśnie cały czas mnie zastanawia ta nazwa Magnes. Czy jesteście takimi magnetycznymi chłopakami, tak przyciągacie tą płeć przeciwną? Czujesz? Mam nadzieję, że tak jest. Tak, jak wyglądają wasze koncerty? Powiedz, robicie jakieś show? To znaczy generalnie na spokojnie, klasycznie, prawda, instrumenty, bo staramy się troszeczkę żywej tej muzyki przemycić, prawda, na scenę, żeby nie było to, tak jak mówią, z typowego automatu, że tak jak się włączy płytę, taki jest na scenie, żeby było troszeczkę zawsze inaczej, troszeczkę fajniej, większy kontakt z ludźmi.
taki sposób to próbujemy robić. Pawle, tak w sumie, no to właśnie, 2010 rok, dopiero tak jakbyście zaczęli istnieć tak, oficjalnie, tak. Prawda? Powiedz mi, co z konkurencją? Nie boisz się konkurencji, bo tych zespołów jest mnóstwo teraz na rynku muzycznym. Zespołów jest mnóstwo, to jest prawda. A czy my nie robiliśmy tego z założeniem, że musimy się od razu zaraz wbić na rynek, wybić się i być numerem jeden, prawda, w całym kraju. My sobie robiliśmy to dodatkowo, spróbować własnych sił. Na początku założenie było takie, że będą tylko trzy numery, prawda? Puścimy je w internet, puścimy je w sieć, zobaczymy, jaki będzie odbiór, jaki będzie odzew. Ale bakcyla połknęliśmy i powstało 12. Mimo że jesteście dosyć młodym zespołem, macie już na swoim koncie sporo sukcesów. Nowa płyta. Tak, prawda? Przede wszystkim najważniejszy sukces, nasza debiutancka płyta. A opowiedz mi coś o tej płycie, w jakim jest tonacji, w jakim klimacie. 13 utworów to sporo utworów, prawda? Mhm. Jakie to są utwory? Generalnie muzyka taneczna, prawda? Muzyka do tańca, muzyka do zabawy, muzyka wesoła i radosna, opowiadająca o życiu, o relacjach damsko-męskich, o miłości i tak dalej, o zabawie, o rozrywce, prawda? Czyli klasyczny temat. Dokładnie tak, dokładnie tak. Cześć, mam na imię Elwira, jestem wokalistką zespołu Make. Dzisiaj jestem w Warszawie.
Już nie mam kręconych włosów. Właśnie przygotowujemy się do klipu. W zasadzie Ewa robi ze mnie coś... Bóstwo. Tak, jakieś bóstwo. Bynajmniej, ja tak myślę, ponieważ nie widzę się, ale jestem oddana w jej profesjonalne ręce. Są to najbardziej profesjonalne ze wszystkich profesjonalnych rąk na całym świecie, jeśli chodzi o make-up. Ja już jestem zrobiona, jesteśmy teraz przed pierwszymi zdjęciami. Akrobaci już się rozgrzali i za chwileczkę nasz realizator będzie wykonywał mnóstwo różnych ujęć, zdjęć po to, żeby wyszedł najcudowniejszy na świecie teledysk do piosenki Całuj Mnie. Czasem bez kapturka, czasem w kapturku będę. Cały czas jesteśmy na planie klipu do piosenki Całuj Mnie, Make. Przenieśliśmy się w inne miejsce. Tu chłopaki robią takie figury geometryczne, że po prostu czacha paruje i dymi i w ogóle jeszcze nie wiem, co powiedzieć. Mówię ja. Wiadomo. Chciałem zobaczyć. To zobaczymy! Chciałem zobaczyć. Cześć, to znowu my. Minęła 28 godzina realizacji zdjęć do teledysku Całuj Mnie. Jak widzicie, ja jestem w dalszym ciągu gotowa, zwarta. Tak, bo takie pozycje też będą, między innymi. Kochani, to już koniec kręcenia zdjęć do klipu w dniu dzisiejszym, do piosenki Całuj Mnie. I wcale nie było tak źle, jak mówiłam, że była to 48 godzina, bo wyrobiliśmy się zupełnie w innym czasie, ponieważ była bardzo, bardzo, bardzo profesjonalna ekipa, no i oczywiście bardzo profesjonalni wykonawcy. O efektach tego klipu będziecie mogli się dowiedzieć już niebawem, we wszystkich mediach, ale przede wszystkim na stronie make.pl oraz na Facebooku, a więc szukajcie klipu, bo na pewno Wam się spodoba. Pamiętajcie, najnowszy klip Całuj Mnie, Make. Ciemna noc nas już zastała, właśnie wyszliśmy z klubu Toro w Warszawie, ponieważ tam kręciliśmy nasze Całuj Mnie, Całuj Mnie, Całuj Mnie, Całuj Mnie. Dlatego ja już jadę, bo mam nadzieję, że dzisiaj w nocy ktoś będzie mnie całował. Na razie, pa! Oprócz płyty, teledyski są również. Tak, mamy dwa teledyski. Pierwszy jest to piosenka pod tytułem Wakacje na Mazurach. To był nasz pierwszy teledysk. Później w 2011 roku wypuściliśmy drugi do piosenki Głowy Unieś i Walcz. A teraz już niebawem, dosłownie za tydzień, kręcimy następny, trzeci. Czyli idziecie jak burza. No w trzy lata, trzy teledyski, to czy taka burza, to nie wiem, ale się staramy. Słuchaj, a jeszcze tutaj mam w zapiskach pierwsze miejsce w przeglądzie kapel Disco Polo w Mikołajkach. A tak, zdarzyło się coś takiego. Mikołajki leżą od nas 40 km, bo ja przyjechałem tutaj do Was z Mazur, z samego serca Mazur. Mikołajki są taką stolicą Mazur, prawda? I to od mojego miasta jest dosłownie 40 km. Tam gdzieś powstała informacja, że taki festiwal jest organizowany. To nieduża była impreza, ale była. Dostaliśmy maila, zaproszenie, akurat był to piątek mieliśmy wolny, nic nie graliśmy, to do chłopaków mówię, to co, jedziemy, pojechaliśmy, wygraliśmy i już. A dużo było kapel? Było bodajże sześć zespołów. Mm-hmm. Sześć zespołów. Było. Czyli takich... konkurencja była? Była. Z tych bardziej znanych zespołów był zespół Cover, był zespół Exclusive, ale reszta to taka jak właśnie jak my, no bo my nie jesteśmy znanym zespołem, nie będę tutaj w ogóle gwiazdował wcale. Takich typowych okolicznościowych zespołów było jeszcze kilka i między innymi także my. Czyli sukcesy już są. Mam nadzieję, że będą jeszcze.
czujesz klimat. Do urlopu liczysz dni. Wszystko cię wkurza, bo nie możesz już wytrzymać. Złota plaża ci się śni. Wszyscy znajomi mają plany na wakacje, a ty jeden w miejscu tkwisz. Piasek w Egipcie albo palmy na Jamajce. Sam już nie wiesz, gdzie masz być. Głowa do góry, jedź na Masury. Tam znajdziesz wszystko, czego tylko chcesz. Ciała gorące, słońcem pachnące. Piękne dziewczyny zakręcą w głowie ci. W białej żaglówce przepłyniesz wkrótce. Szlak wielkich jezior, rejsu długie dni. A pod pokładem wyznasz zasadę. Kto raz próbował, wróci tu za rok. Rozmawiamy o sukcesach, o muzyce. Powiedz mi, czy muzyka disco polo, właśnie ta muzyka taneczna, czy ona ma przyszłość? Jak myślisz, jako młody człowiek? Wydaje mi się, że muzyka ma. Musi mieć swoją wartość. Nie może być to taka muzyka robiona na szybkiego byle jak, aby tylko była, aby wrzucić w internet. Trzeba nad nią troszeczkę posiedzieć, troszeczkę popracować i wtedy i myślę, że po prostu to nie zginie, to nie umrze, to nie zostanie zdeptane, nie zostanie zniszczone, tylko będzie szło tak jak teraz od wielu, wielu lat będzie, z roku na rok, z pokolenia na pokolenie będzie szło dalej.
A powiedzmy tak, no wcześniej graliście imprezy okolicznościowe, zaczęliście grać koncerty. Pamiętasz swój pierwszy koncert, taki właśnie na deskach jakiegoś, czy Domu Kultury, tak, czy jakiejś sceny takiej ogromnej ze światłami, z wielką publicznością, nie tą taką weselną, czy okolicznościową? My takie imprezy graliśmy bez tej otoczki tego zespołu medialnego, prawda? Bardzo dużo imprez takich graliśmy, imprezy typu wesela gramy jeszcze do dziś, bo tego tak się po prostu nie można urwać, bo to jest wyprzedzenia są bardzo, bardzo długie, prawda, po półtorej roku minimum. Gramy do dziś, a takie większe imprezy, jak na razie jeszcze taka duża jakaś impreza medialna, jeszcze nam się nie trafiła, żeby ją tak zapamiętać. Wszystkie imprezy, które graliśmy, to takie typu jakieś tam dożynki i te inne plenery, dni miast, takie rzeczy już graliśmy, ale jakaś duża medialna, telewizyjna impreza, to jeszcze nam się marzy. Jeszcze przed wami. Przed nami. A powiedz mi, czy masz tremę, jak wychodzisz na scenę? Trema zawsze jest. Doświadczenie mam 14 lat, ponad 500 imprez już zagranych. Także to doświadczenie jest, ale trema jest, bo też imprezy troszeczkę się zmieniają. Ty nie wychodzisz jako zespół coverowy na scenę, że śpiewasz wszystkie piosenki znane, lubiane, tylko śpiewasz swoje piosenki i to właśnie musi zainteresować tego słuchacza, prawda? To jest bardziej ambitne. To jest moim zdaniem bardziej trudne, bo łatwo jest zaśpiewać czyjąś piosenkę, która jest wielkim hitem. Lubiana, znana. Dokładnie. Mm-hmm. I wszyscy po cenę dośpiewać, ale pójść zaśpiewać swoją piosenkę i żeby jeszcze chwyciła melodia, chwycił tekst, to jest sztuka. A poza muzyką czym się zajmujesz? Ja zajmuję się tylko muzyką i domem. Szczęśliwy człowiek. No mam nadzieję, że robisz tak to, jest. Co lubisz. Robię to, co lubię, to się zgadza. A w wolnym czasie? Słuchania muzyki, bo to na pewno, prawda? Muzyka to ja wstaję rano, włączam, idę spać, wyłączam, ale oczywiście wolne chwile, zabawy z rodziną, zabawy z synem, które też tam już łapie tego bakcyla muzycznego, także dogadujemy się na tym temacie. Czyli może kiedyś duet rodzinny. Jakiś Kelly Family, kto wie? Jasne, a powiedz mi, rozmawialiśmy wcześniej o teledyskach. Scenariusz do teledysków. Czy sobie sam gdzieś tam już w głowie wymyślasz, jak piszesz piosenkę, myślisz sobie, kurczę, to taki, może taki teledysk zrobimy, czy zostawiasz to firmie profesjonalnej? Znaczy powiem tak, wszystkie te teledyski, które dotychczas zostały nam nakręcone, są to kręcili nam nasi koledzy z branży weselnej, którzy też chcieli spróbować, jak to jest. Dobra, Paweł, zrobimy teledysk. Pierwszy teledysk powstał bardzo spontanicznie, po prostu zaplanowaliśmy, że będzie łódka, jak to wakacje na Mazurach, to musi być woda, musi być łódka, jakaś tam zabawa i to było spontanicznie kręcone, prawda? Drugi teledysk to taki rzadko spotykany w disco polo z tematyką bardzo ambitną, bo piosenka nosi to do głowy, uniesie walcz, ona ma jakieś swoje przesłanie, żeby się w życiu nie poddawać i tak dalej, i tak dalej. I to nam kolega Czarek taki scenariusz stworzył, że zapisał 16 kartek w zeszycie. Prawdziwy scenariusz. Tak, prawdziwy scenariusz. Rozplanował to wszystko sekunda po sekundzie, później i tak połowę musiał wrzucić, bo piosenka się okazała za krótka, mimo że trwała 4 minuty. Ale udało się. Coś z tego zlepił, to w całość, także ten sens został zachowany. Na pewno za chwilę zobaczymy ten teledysk. Dokładnie. We'll be right back.
sens. Na szczycie być choć chwilę, najważniejsze jest odchodzi zapomnienie życia, główna treść. Bo najważniejsza przecież miłość właśnie jest. Pieniądze rządzą światem, każdy mówi tak. Nie masz pieniędzy, gorzki życia, poznasz smak. Los da każdemu szansę, każdy szansę ma. Więc głowę unieś w górę, z całej siły walcz. Głowę unieś i walcz. Zrobię co chcę, spełnię swe marzenia, choćby nie czas. Chociaż świat się zmienia, życiu na wprost. Stawię wielki opór, a gniew i złość. Pozostaną w roku, nie poddam się. Spełnię swe marzenia, choćby nie czas. Chociaż świat się zmienia, życiu na wprost. Stawię wielki opór, a gniew i złość. Pozostaną w roku. Życiu na wprost. Stawię wielki opór, a gniew i złość. Pozostaną w roku, nie poddam się. Spełnię swe marzenia, choć płynie czas. Chociaż świat się zmienia, życiu na wprost. Stawię wielki opór, a gniew i złość. Pozostaną w roku już. Jesteście młodymi chłopakami, przystojnymi. Powiedz mi właśnie, jak dziewczyny reagują na was? Jak później na przykład, no dobrze, już jest koncert, jest po koncercie, schodzicie ze sceny i jak tam fanki, jak to wygląda? Jakieś tam te pierwsze autografy już się zdarzają, tak. Oczywiście mamy w zespole dwóch kawalerów. Ja już jestem zaobrączkowany od paru onnych lat. Mamy dwóch kawalerów i tam myślę, że oni tak patrzą na te dziewczyny bardziej przychylnym okiem, prawda? Coś tak, coś się zaczyna w tym temacie dziać, przynajmniej dla nich. Mhm. Czyli są maile, są SMS-y, a zdarzają ci się właśnie takie SMS-y? Zdarzały się, ostatnio troszeczkę przycichły i dobrze, że przycichły, może dlatego, że wszyscy zobaczyli gdzieś tam, o, no obrączkę ma na palcu, no to już spokój, prawda? Ale mój numer telefonu jest wszędzie w mediach i różne rzeczy się działy. A powiedz mi, że ona już się przyzwyczaiła właśnie do twojej medialności? Tak, znaczy ta medialność dopiero teraz zaczyna się dziać, prawda, bo wszystkie te nasze Disco Polo ruszyło tak naprawdę w grudniu ubiegłego roku, jak nasza płyta ukazała się na rynku. W tym momencie się to wszystko ruszyło, teraz ruszamy delikatnie z promocją tej płyty, także wszystkie telewizje, tak jak i właśnie dzisiaj jestem tutaj u ciebie, Iwono, odwiedzamy, staramy się, żeby nas było wszędzie jak najwięcej. To zaczęło się teraz, prawda?
Pawełku, to już tak na koniec. Jakie plany ma zespół Magnes? Jakie plany ma zespół Magnes? Magnes przede wszystkim teraz chce promować siebie, promować swój materiał, promować swoją płytę. Będziemy pomagać. Mam nadzieję, dziękuję ślicznie. Kręcimy teraz nowy teledysk. Być może jeszcze, jak się uda, to w tym roku podgonimy ten teledysk, czyli planujemy aż łącznie 3, ale jak się uda finansowo, czasowo wszystko zebrać do kupy, to się okaże, ale planujemy się promować i jeszcze raz promować. Także życzę, żeby ta promocja się udała. Dziękuję jak najwięcej bardzo. Koncertów, dziękuję, nowych pomysłów, nowych piosenek. Wiem, czego chcesz, sączysz martini z lodem. Pasuje mi twój styl, słodka niewinna gra.
Dziękuję za wywiad, za to, że dzisiaj byłeś w naszym programie razem z nami. Masz teraz okazję pozdrowić swoich przyjaciół, znajomych, rodzinę, fanów. Dziękuję, Iwono. Witam serdecznie. Formacja Magnes z Kętrzyna, czyli z samego serca Mazur. Pozdrawiam wszystkich mieszkających w Białymstoku i na całym Podlasiu. Zapraszamy do nas, zapraszamy na Mazury. Wakacje na Mazurach, nasza piosenka. Pozdrawiam gorąco. Przyjeżdżajcie do nas, bawcie się razem z nami, razem z Magnesem. Dziękuję bardzo. My się widzimy już za tydzień. Iwona Zajączkowska, program Vanilla Disco.